nie jest jakimś zaskoczeniem. Z kolei no, tutaj dosyć trudne zadanie, ponieważ Australia wysyła do tego biegu Jasona Crampa, stąd też tutaj Lindgren będzie miał naprawdę dosyć trudne zadanie. Rune Holta zresztą też na pewno nie będzie starał się ułatwić życia szwedzkiemu zawodnikowi. Ale zobacz, Zbyszek, co się dzieje, jaki to ważny wyścig. Polska i Dania po 15, a 13 oczek tylko 2 tracą Australijczycy. I teraz, gdyby wygrał Jason Crump, może nam się tutaj sytuacja na czołowych lokatach bardzo jeszcze zacieśnić. Trzymamy kciuki za Rune Holt. Rune Holta wygrywa start. Coś się dzieje w tym wyścigu. Holta pod całym płotem, ale Lindgren, szwedzki joker, świetnie wyjeżdża. Holta jeszcze omija jego tylne koło. No i stracił na tym manewrze, ale zamknie jeszcze. Miał problemy ze złożeniem się w pierwszy wiraż. Idzie znowu po beczce, ale Crump przy krawężniku szybszy. A więc niesamowite emocje. Wejdzie Holta przed Crumpa. Zasypał go pięknie szprycą. Nie powinien już chyba gonić Lindgrena, a skupić się na obronie przed atakami Jasona Crumpa. Niech sobie Szwedzi wezmą tę szóstkę. Oni i tak są bardzo daleko, a my potrzebujemy tutaj dwójki. I Duńczyk, proszę Państwa, co najistotniejsze, znowu w tym wyścigu jedzie ostatni. Póki Verset nie wytrzymał presji, pociągnęło Crumpa, musiał zamknąć gaz. Zwycięża szwedzka myśl taktyczna. Wstrzelił się świetnie Tobias Johansson z jokerem w tym wyścigu. 6 punktów dla Szwecji, ale najważniejsze jest to, że 2 punkty przywozi Rune Holta. Jedno oczko dla Australii, Jason Crump. I bez punktów, ze spuszczoną głową, teraz zmaltretowany mentalnie, wraca do parku maszyn Nils Christian Iversen. A więc znowu wychodzimy na prowadzenie w tych zawodach. 2 punkty przewagi nad Danią, 3 punkty nad Australią. Szwedzi po tym jokerze mają punktów 11. No, pasjonujące znowu.